Randka z piękną dziewczyną czy 1000 zł? Zadałem to pytanie 50 facetom i dwóm dziewczynom. Znam ich odpowiedzi, ale Aga nie. Jej zadaniem będzie pozbycie się osób, które są w zabawie dla hajsu i wybranie jednej osoby, z którą uda się na randkę. Zaraz pierwsza runda, ale najpierw poznajmy Agę. Hej, jestem Aga, mam 18 lat. Przyszłam tutaj szukać prawdziwej miłości. Interesuję się tatuażami, troszeczkę fotografią, no i oczywiście ogórkami kieszonymi. W tej rundzie Aga zobaczy jedynie zdjęcie, imię i wiek kandydatów. Na tej podstawie będzie odrzucać podejrzane osoby. No pan tutaj raczej za stary troszeczkę. Pan tutaj rozebrany. To mi się bardzo nie podoba, tak szczerze. Zdjęcie z piaskownicy. Za te piękne sandałki dajemy na tak. Wada wzroku. Możemy dać na tak. Takie same słuchawki? Od razu na tak. Wszystko pozytywnie. No to też będziemy pozytywni, dajemy na tak. Alkoholizacja. No to tym bardziej na tak. Dogadamy się raczej. Patrząc na to, że ma czyste lustro, to jest dosyć chlujny. Dajemy na tak. Jakiś napój w ręce, szklanej butelce. Ale to jest chyba bezalkoholowy. A może coś dolał, miejmy nadzieję, lecimy dalej na tak. Te filtry ze snopa zasłaniające całą twarz. No ja nie jestem za tym, tak szczerze. Możemy dawać na tak. Widzę, że schludnie z tyłu, posprzątane, także no będzie miał w tym mieszkaniu sprzątać. Dajemy na tak. To zasłonił twarz, to tak odrzucenie. Ma bardzo fajne okularki typu Harry Potter i myślę, że jest dosyć podobne. Bierzemy Bożeja. No taki trochę zmęczony życiem, wydaje mi się. Jest to dosyć ciężka decyzja, bo nie podoba mi się jego case. Na tym etapie Aga odrzuciła dopiero 5 kandydatów, z czego jeden był w zabawie dla hajsu. Nieładnie. Ale zobaczmy, co było dalej. Bardzo fajna stylizacja, charakteryzacja, dewastacja. Wyglądała na tak. Taka spalona ta marchewka. Mam włosy takie nierozczesane. Jaki uśmiechnięty, sympatyczny. Ja jestem za. Fotografia z linki. Dajemy na nie. No i widać, że bawiasz, no. Bardzo ładne kreski. Ale znowu filtry ze snapu. Wojtek, bez filtru jest. Shafter vibe taki trochę. I Wojtek, ej. Może to prawdziwy shafter? Możliwe, możliwe. Podeszwy na was czyste. A to widzę, że chyba tu for you. Bierzesz tu. Pan Patryk. Chwila, nie widzę podeszwy. No ale dobra, te włosy jakoś mnie przekonują. Fotografia z alkoholem w jakiejś Biedronce. Widzę jeszcze promocję w tle, także no przedsiębiorczy chłopak. Depresyjnie strasznie. Bardzo ładna fotografia. Taki niedogolony trochę. Ale dobra, dajmy szansę. Spośród kolejnych 9 osób, które odrzuciła Aga, aż 5 wybrało hajs. Wstyd. Ale dobra, lecimy dalej. Jaki piękny wianuszek. Troszeczkę sus jest, bo wygląda troszeczkę starze niż 22 lata. O, jaki buziaczek, jak pozytywnie, jeszcze słoneczko. Filtry ze snapa. Panie Andrzeju, panie Andrzeju. No dobra, akceptuję. O, jak sympatycznie. Za bardzo ta brudka mi się z Neklarianem kojarzy. To źle? Nie chcę mówić, czy dobrze, czy źle, ale daję na nie. Tutaj szaleczki, jeszcze w łazience, ale przynajmniej kafelki są czyste. To chyba damy szansę, nie? Jakub, 19 lat, już takie poważne rzeczy. To zaraz będzie prezydent miasta Radą. Brzmiało jak pocisk. I w sumie, dobra, dajemy na tak. Pamiłuję. Jestem na tak. Kuba, w Londynie. Jestem na tak. Jestem na tak, dajmy szansę. Bartosz, z dziarkami. Postawiamy całkowicie włosy do przodu, w sensie do góry, żeby wydały się wyższe. Ale dajmy szansę, później się zweryfikuje. Pan Adam ma więcej niż jeden kolor włosów. Jakieś przebicia rudego. Niebezpieczne. Trochę sus. Przechodzimy do Arka. No tak. A tu jest Bezu. Oczywiście, że tak. Widać świątecznie, ale to nie są te święta. Finalnie w tej rundzie Aga odrzuciła 18 kandydatów, z czego aż 7 wybrało hajs. Do kolejnej rundy przyszły 22 osoby, które teraz miały pokazać nam swój talent. A moim talentem to jest kolekcjonowanie i zbieranie rzeczy z różnych imprez albo jakichś wydarzeń. Mam na przykład bociana. Co to za impreza, że bociana masz? Ogródka pewnie podjebał. Mam jeszcze na przykład rynnę. Twoim talentem jest kradzież, w skrócie, tak? Od zawsze interesowałem się grami planszowymi. Tworzyłem dwie, takie prototypowe. Widać, wiem. Wyglądała jak papier w Minecrafcie. Witam, witam. O, jaki piękny układ. Bezu do mnie napisał, żebym go wziął jak najszybciej, bo srać mu się chce. Nie, sranie nie będzie częścią mojego talentu. Ogólnie potrafię czytać książki bardzo szybko. Dobra, przeczytałem. O czym było? Ja czytam szybko. Co nie znaczy, że zrozumiałe, w sumie to ma rację. Idź srać, bo naprawdę. Kilku z naszych kandydatów zdecydowało się na wiersz. Talentem jest zakładanie nogi na ramię, tak samo jak wierszy pisanie. Łączenie dwóch światów niełatwe, lecz wyzwania podejmuje zawsze. Z jednej strony siła i zwinność ciała, z drugiej słowa, rymy, emocje składania. Ej, zajebiste! Tak szczerze, to mój talent to miał być taki, że zagram na gitarze. Nie mogę tego zrobić bez tym pierdolu.
mam autokarze. Tam jest mój autokar, nie mam jej w domu. Jakby może jakiś wierszyk powiedział, co? Fajne mute, moja matka sprzedawała apfel jabłka. Przyszła ciga, eine kosa, habske wejcen jabłko z wozu. Muszę iść na autokar, bo mi ucieka. Zaraz wrócimy do naszych kandydatów, ale najpierw reklama. Partnerem tego odcinka jest AleRabat. To jest wtyczka, która pozwala wam oszczędzać przy waszych zakupach online. Załóżmy, że robicie akurat zakupy. Jesteście na stronie waszego ulubionego sklepu, znajdziecie co chcecie kupić, dodajecie to do koszyka i już macie klikać zapłać, kiedy widzicie to magiczne okienko. Kod promocyjny. Umówmy się szczerze, zazwyczaj go nie mamy. I tutaj właśnie wkracza AleRabat. Wtyczka działa w tle, w waszej przeglądarce albo na telefonie i kiedy tylko zauważysz, że chcecie zmarnować swoje pieniądze na niezrabatowany zakup, dawa o tym znać. AleRabat automatycznie znajdzie kody rabatowe dla waszego zamówienia, wybierze ten najlepszy i zastosuje go dla was. I pyk, 69,90 w waszej kieszeni. Co najlepsze, to jest za darmo. Ale jeśli wam się wydaje, że lepiej już być nie może, to poczekajcie. AleRabat ma również cashbacki. To znaczy, że za wasze zakupy dostaniecie z powrotem od AleRabat darmowe pieniądze. Niewielki procent z waszych zakupów po prostu pojawi się na waszym koncie AleRabat i będziecie mogli je ponownie wykorzystać. Tu mamy na przykład cashback 3%. Dobra, zobaczmy jak to działa. Wchodzicie na AleRabat.com, wybieracie sklep, który was interesuje, a jest tego dużo, dużo, naprawdę dużo. Mamy tutaj kody rabatowe i ich też jest dużo. Ale spokojnie, nie musicie ich przeglądać tutaj. Wchodzicie na stronę swojego ulubionego sklepu, wkładacie zamówienie, a AleRabat zrobi całą robotę za was. No i tak jak wspominałem, apka działa też na telefonie. Słuchajcie, w opisie macie link, zainstalujcie wtyczkę AleRabat, oszczędzajcie pieniądze i zgarniajcie cashbacki. A teraz wracamy do naszych kandydatów. Dzień dobry, na odwagę. Twoje oczy jak gwiazdy na niebie, twoje włosy jak złote promienie słońca, twoje ciało jak raj, w którym chcę zamieszkać, moje marzenia jak gwiazdy na niebie, moje pragnienie jak fale na oceanie. Chciałem zostać przy tobie bez ciebie się duszę. Moim największym talentem jest jeżdżenie na nartach, a tutaj nie mam jak zaprezentować, bo jest niestety wiosna, na szybko wymyśliłem jakieś wiersze. Choć cię nie widzę, wiesz, tam jesteś. Pójdźmy na kawę, albo w coś pograć. A nie, to się nie rymuje w sumie. Nic nie zrozumiałam, ale buja. Było też kilka talentów około sportowych. Helikopter, Jezu. I prawa, i pyk, i mówi skok, i pół. O kurde, jeszcze zrobił tornado. Moje zdrowie. Co tu się stało tak szybko? Wygadę po tatusiu. Z zawodu jestem kaskaderem, także mogę chyba pokazać mój ten talent. Co to będzie? Jak byłem mniejszy, stawałem sobie na łóżku i robiłem tak zwane salto w tył. O kurwa. Mieliśmy też amatorów gotowania. Dzień dobry. No hej, słodziaku. Przygotowałam cudowne danie. O mój Boże, umie gotować. To są krewetki? Tak, to są krewetki z makaronem i z chili. Już zimne, ale nieważne. Zrobiłem ciastko marchewkowe. Trzeba, żeby nie było, testuję, czy nie jest zatrute i czy smakuje. Chujowe. Bardzo dobre. Było też paru muzyków. Pokażę wam grę na ukulele. Szybka piosenka. Co dzień chmury zwiedza moja głowa. Sami specjaliści, w nowomogach tyle to razy pisałem od nowa. Ma dla ciebie coś więcej niż puste słowa. Przechodzi w chuj, zapisałam. Kiedy rum zaszumi, w głowie cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek polskich opowieści. Siemano. Uuu, dobra, tu będzie jakieś muzykowanie. Połączę dwa talenty w jeden ciekawszy. Wyzerowanie resztki tego, co mam tutaj, z monologiem skrytym. Dobra. Dobre. Jak to jest być skrybą? Dobrze czy niedobrze? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Chłop powiedział cały monolog. I to z pamięci. Podawać swój poziom wiedzy na temat uniwersum Wiedźmina. Do jakiej rodziny potworów należy morowa dziewica? Do upioru. Adrian naprawdę zrobił przy nas cały test i miał tylko jeden błąd. Kozak. Ale to już wszystkie talenty. Po krótkiej naradzie z Agą przyszedł czas na werdykt. Do następnej rundy przejdzie... Aj kurwa, nie jestem pewien, nie chcę się teraz liczyć. Część z was przejdzie do następnej rundy. Aga, masz coś do powiedzenia chłopakom na koniec? Przepraszam. A tak na serio, pożegnaliśmy się z tymi sześcioma osobami, z których aż pięć wybrało hajs. No chłopaki, gramy w liga, nie? Ej, mogę z wami? Nie możesz! Gdzie zostało 12 graczy. A teraz przed nimi wybór. Pytanie... czy wyzwanie? Ja mam to pytanie sobie taką. Idziesz z laską na przykład do jakiejś restauracji. Pytasz się jej tak, co chcesz zjeść, a mówi: no k***a,
Panie, ja wiem. Co robisz? To zamawiam cokolwiek, bo niezdecydowana. No to cóż, to trzeba przejąć inicjatywę, no nie? Wyzwanie. To pobij do jakiejś randomowej laski. Powiedz, że dzisiaj bardzo ładnie wygląda. Może być pani z dzieckiem, bo właśnie idzie? Tak, może być. Co, powiedzieć jej? Nie, pochwalił. Na przykład, że ma dziecko ładne czy coś. Dzień dobry, miłego dnia ogólnie. Bardzo ładny pani ma córkę. O Boże, co ty się stało? To dziecko miało tak ze 3 lata. Wyzwanie. Przynieś najstarszą rzecz, jaką masz w domu w ciągu 20 sekund. O kurwa. Jezus, przez biurko przeskoczył. Proszę bardzo, tutaj bardzo stare krzesło obujane, o. Kuba, pytanie czy wyzwanie? Pytanie. Jakiś basic. Widzisz staruszkę, która przechodzi sobie po ulicy i ma w chuj torek. Co robisz? Spytałbym, czy potrzebuje pomocy, ale dopóki nie odpowie, że tak, nie pomagał. Klaudiuszu, pytanie czy wyzwanie? No to ja wybieram wyzwanie. A, co nie wiem, stań sobie na przykład na rękach pod ścianą. Dobra. Ty, bez problemu to zrobił. Ej, to był stół za tobą? Na czym ty stałeś? Ja mam taką szafkę. Lol, na szafce stanął, ale kozak! Krzysiu, w takim razie. Wyzwanie. Idź do kuchni i przynieś najbardziej przeterminowaną rzecz, jaką możesz znaleźć. To jest test. Tak. Czy ma czystą lodówkę? Mam coś takiego, data ważności. 2002. Co? 2002? 22. Twoje Boże. To teraz będzie Krzyś. Pytanie wezmę, nie? Słuchaj, dziewczyna chce gdzieś iść, ale ty akurat ty masz do roboty. I widzisz, że na koncie, no nie jest zbyt ciekawie. Co robisz? No to z robotą to ogarniam tak, że daję sobie wolne, bo mogę. A jeśli chodzi o pieniążki, no to pożyczam w niewiedzy oczywiście, żeby gdzieś zabrać ciebie, bo chyba o ciebie chodzi. Na pożyczkę tak zwana randka. Lisu teraz jest. No to ja pytanie. Miałeś zły dzień pracy. Wracasz do domu, a tam burdel, nic nie nagotowane, dziewczyna leży. Oglądam Netflixa. Co robisz? Też mi się nie chce nic robić, no to co, siadamy razem, oglądamy Netflixa i zamawiamy jedzenie. No dobra. Idziemy do Juliana teraz. Wyzwanie. Masz jakiś alkohol w domu? Z racji z tego, że ja też mam troszeczkę mocną głowę. Trzeba sprawdzić. Dam ci wybór, słuchaj. 2 kieliszki bez popity albo 4 z. Mogę 4 bez. 2 bez miałyby. No dobra, rób co chcesz. Jak coś pani YouTube, to jest soczek. Pani tak, jest bardzo mocne, bo prawie 90%. Co? Ja nie w chuj. To może jakieś wyzwanko? Może takim wyzwaniem będzie to, żebyś pościelił łóżko, co? Leki dis od razu. Ty, ja mam za małe łóżko na tą pościel. Ej, no to ja z tym się nawet zechciało tylko je spać. Dobra, to możesz spać. Obudzimy cię na następną konkurencję. Dobra, Kuba. Ja wybieram wyzwanie. Odpalasz teraz Painta. Jako, że ludzi trzeba szanować, a tym bardziej kochanych widzów, narysujesz im piękną laurkę w 30 sekund. Start. No, taka czarno-biała, ale w 30 sekund. Ja bym lepszej nie zrobił. A ja tak, i co kurwa? Ja poproszę o wyzwanie. To ja mam pomysł na wyzwanie. Pokaż nam zawartość swojego portfela. W portfelu mam 20 i w drobnych 10, 20. U zwierzęcia też 20 zł. Wezmę wyzwanie. To bierzesz teraz jajko, coś do pisania i robisz najzajebistszą pisankę, jaką w życiu widziałam. A w wesołym świątu mi się czarny marker skończył. Narysowałem kwiatuszka jednego. Jeszcze znaczek Legii, bo lubię Legię. Co wybierasz? Pytanie. Poproszę. Droga Klaudio, twoja taka najbardziej basic randka, na którą byś poszła? Jeżeli bym mieszkała taty, czyli na wsi, przygotowałabym kocyk na łące, cudowne słoiki ze świeczkami w środku i ugotowała swoje jedzenie i zaprosiła tam swoją ukochaną. Jeju. Wezmę wyzwanie. Mieszkasz u rodziców czy sam? Sprzeciwiam. To bierzesz kartkę papieru, robisz jakiegoś kwiatuszka albo łabędzie z origami i idziesz, zanosisz przyjaciela i mówisz tak. To wszystko dla ciebie, mój kochany przyjacielu. Wygląda jak kwiatek. Taki trochę upośledzony, ale uroczy. Kwiatuszek, bo jesteś moim ulubionym przyjacielem. No i to już wszystkie pytania i wyzwania. Teraz czas na werdykt. Chcesz im coś powiedzieć na początek? Tak. Że ja przepraszam, on nie zmusił do wyrzucenia ludzi. To prawda, zmusiłem ją. W tej rundzie pożegnaliśmy kolejne 8 osób, a spośród nich aż 6 wybrało hajs. W tym momencie w grze zostało już tylko 7 graczy, a ja miałem dla nich dobre wieści. To, kto się przedostanie do następnego etapu, będzie zależało tylko i wyłącznie od was. Ponieważ finalny etap odbędzie się na żywo w Poznaniu. O kurde. Pytanie do was. Kto jest w stanie przyjechać do Agi, żeby zobaczyć ją na żywo? Jestem. W stanie. Nie ma problemu najmniejszego. No ja jestem w stanie raczej. Odpalam furę i jadę. No dobra, to gratulacje, no to wszyscy przechodzicie dalej i widzimy się w Poznaniu. No i jak nie trudno się domyślić, nie wszyscy dotarli do Poznania. W kolejnej rundzie nasi gracze w końcu mogli porozmawiać z Agą. Był natomiast jeden problem. Mogli zadawać tylko pytania zamknięte i odpowiadać tak lub nie. Lubisz podróże? Tak. Potrafisz gotować? Nie. Jak myślisz, mam szansę wygrać ten teleturniej? Oczywiście, tak. Czy kochasz koty? Powiedzmy, że tak. Lubisz psy? Tak. Czy masz rodzeństwo? Tak. Więcej rodzeństwa czy chciałabyś? Nie. Róże czy tulipany? Ale to miało być tak czy nie? Kurwa.
masz zamiar dzisiaj wygrać? Oczywiście, że tak. Lubisz gotować? Tak. Lubisz jeść? Tak. Przydałoby się to wszystko wyciąć, to co ty myślisz? Tak. Lubisz fast foody? Nie. Będziesz głosował na PiS w tym roku. Przyszedł czas eliminacji. Do następnego etapu Aga mogła przepuścić tylko 4 graczy. Dostała ode mnie 4 kwiatki, które miała wręczyć wybranym przez siebie kawalerom. Pierwszy trafił do Mateusza. Drugi dostał Kuba. W sumie lubię czerwony. Trzeci otrzymał Krzysztof. Masz mi fajne okulary. Dziękuję bardzo. Brawo. A finalny kwiatek trafił do... Ostatni pan, którego wybrałam. Miał do... Pany Sikor. Dziękuję, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że wykorzystam drzemiący we mnie potencjał. W tej rundzie musieliśmy pożegnać się z Klaudiuszem, ale przed nami stało jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy wybrał randkę z Agą, czy hajs? Pieniądze. Chciałam ci dać kwiatkę ogółem na pocieszenie, ale... Może wyjść, nie? W kolejnej rundzie nasi śmiałkowie mieli przygotować romantyczną kolację, ale mieli na to tylko 20 zł. Jemy dzisiaj grahamki. W związku z sprawą taką, iż dowiedziałem się, iż pani Aga jest na redukcji. A grahamki są najmniej kaloryczną bułką. Tylko trzeba... O, ładnie. Wytrawne wino. Firmy nieznanej, aczkolwiek smakiem myślę, że nadrobi wszystko. Smacznego. Mam nadzieję, że ci zasmakuje. Dzisiejszą uroczystą kolację przygotowałem sam własnoręcznie bułkę z żabki, do tego pyszny deser, no i napój bogów. Także smacznego życzę. Byłaś tu kiedyś? No, dzisiaj. Aha, to fajnie. Dzień dobry, witajmy na mojej kolacji. Pozwól, że usiądziesz. Przygotowałem dla nas, dla ciebie, bułkę z budyniem w kształcie serduszka, a moja jest w kształcie strzały. Nie wiem, czy widać. Oczywiście jeszcze przygotowałem czekoladowa fantazja z koziego mleka z Afganistanu. Może pomóc ci otworzyć. Proszę bardzo. Chcesz oblizać? Oczywiście możesz jeść jak chcesz, mi to bez różnicy. Chyba tak nie powinno wyglądać. Cześć, Aga. Ogólnie przygotowałem dla ciebie taką opyszną kolację. Grahamka. Pasztet i ogórki kiszone. Poza graniem w siatkówkę uprawiasz jeszcze jakiś sport? Zdarza się. Tenis stołowy. Masz bardzo dobrą figurę, taką kobiecą. Bardzo ładnie wyglądasz. Odstroiłaś się na tą randkę tylko ze mną, bardzo wyjątkowo. A ty planujesz jakieś studia czy coś? W tym momencie nie jest to wykluczone. Fajnie, fajnie. No i to koniec randek. Do wielkiego finału mogli zostać się tylko 3 gracze. Sprawdźmy, kogo wybierze Aga. Na pierwszy ogień poszedł Mateusz. Jako drugi kwiatkę otrzymał Kuba. Dziękuję za piękne uznanie. No liczę, że się kurwa poprawisz. A kto będzie ostatnią osobą w finale? Tutaj chyba decyzja będzie prostsza, także... Thank you. W tej rundzie Aga odrzuciła Kubę. Ale zanim zaczniecie mu współczuć, zobaczcie co wybrał. No ja wybrałem pieniądze. W wielkim finale każdy z graczy miał przekonać Agę, że jest w zabawie dla jej serca, a nie dla pieniędzy. Dzięki Aga, że mnie wybrałaś do tej magicznej trójki. Jestem tutaj, żeby cię lepiej poznać, lepiej jako osobę, a nie tylko jako człowieka z internetu. I nie jestem tutaj dla pieniędzy, ponieważ pieniądze nie dają wszystkiego po prostu w życiu i liczy się szczęście dwóch osób, które są ze sobą, jakby mają wspólny vibik i wszystko, żeby było w porządku. Jakbyś poznała mnie bliżej, byśmy się napili, albo byśmy, nie wiem, gdziekolwiek wyskoczyli. Wydaje mi się, że to byłby bardzo dobry pomysł. Wydaje mi się, że będzie to na pewno niezapomniana przygoda, jeśli dzisiaj się razem napniemy. To tyle, nie mam nic więcej do dodania, ale jeśli wygram ten program, to się na pewno nie zdziwisz. Ostatnia przemowa miała należeć do Kuby. Sęk w tym, że jeśli przyjrzycie się jego zdjęciu ze zgłoszenia i jego wyglądzie na kamerze, coś nam się tutaj nie zgadza. Nie powinno mnie tutaj być. Kapitan Iskierka dostał się do programu, ale olał Agę. Nie przyszedł. Kwestia była taka, iż stwierdziliśmy, że kurczę, nie możemy tak tego zostawić. Ja wejdę za niego. Nie jestem wcale Kuba. Na imię mi Mateusz. Stwierdziłem, że wow, dostałem się. Muszę wykorzystać szansę, że mam okazję, by porozmawiać z taką kobietą. Miłość musi płonąć. Dziękuję. Także Kuba, a raczej Mateusz, pierwotnie w ogóle nie brał udziału w konkursie, a teraz znalazł się w wielkim finale. No i przyszedł czas na finalną decyzję. Kogo wybierze Aga? No widać, że każdy z panów się starał. Fajnie jest się pośmiać, fajnie jest normalnie porozmawiać, ale no myślę, że to było troszeczkę zbyt basic, nic takiego. No nie wyszło. Panie Krzysztofie, ja przepraszam. Trudno. Zobaczmy, co wybrał Krzysztof. Hajs czy randkę? Simpa. Także zostało dwóch Mateuszów. Chyba wygrywa Mateusz. Gratulacje. Dzięki, stary. Dla ułatwienia nadaliśmy Mateuszom numerki. Lepiej będzie liczba parzysta, czy nie? Ja bym dał nie, osobiście. Jednego z was będę musiała odprawić. No i będzie to Mateusz. Numer... 1. No niestety, a tu cię zaskoczę. Wybrałem simpa. Pożegnaliśmy się z Mateuszem numer 1, a to znaczy, że Mateusz numer 2 wygrał. Dziękuję, bardzo mi miło. A teraz przed nami ostatnia tajemnica odcinka. Czy Mateusz wybrał randkę z Agą, czy 1000 zł?
Niby się tutaj nie zgłosiłem, ale idę za poprzednikiem Kubą. Za to, że jestem tutaj w jego miejscu. A on wybrał... Siano. Przepraszam, naprawdę. Mogę już do domu jechać? Bardzo proszę, to jest twoja wygrana. Gratulacje. Dziękuję. Uścisk prezesa. To tyle, subskrybujcie ten kanał, elo. A tutaj możecie sobie kliknąć w mój film, w którym ostatnia osoba na Discordzie wygrywa 1000 zł. Polecam.